Witam w kolejnym filmie na kanale. Dziś powracam do tematyki ochrony danych osobowych. Temat, który dotyczy tak naprawdę każdej mniejszej i większej firmy, a mianowicie współpraca z podwykonawcami oraz podmiotami, które świadczą na naszą rzecz usługi z uwzględnieniem aspektu przetwarzania danych osobowych. Wspomnę również w filmie o powierzaniu przetwarzania danych osobowych firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi z zakresu IT. Zapraszam do oglądania. Rozpocznę od tego, żeby zobrazować temat, podać przykłady takich umów i współprac. Na przykład współpraca z naszym współpracownikiem, który prowadzi własną działalność gospodarczą, ale wykonuje czynności na zlecenie naszej firmy. Mam tu na myśli na przykład programistów, deweloperów aplikacji wykonują pracę przy wykorzystaniu naszej bądź własnej infrastruktury. Firmy świadczące usługi księgowe, kadrowe, ogólnego doradztwa podatkowego. Firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi szeroko pojętego marketingu, w ramach którego przetwarzane są dane naszych potencjalnych klientów, użytkowników naszych social mediów, subskrybentów newslettera. Usługi zewnętrznej obsługi w zakresie obsługi IT. Współpracy z firmami, w ramach których następuje współpraca, wymiana informacji, przekazujemy im do przetwarzania jakieś dane. Dodam, że w przypadku każdej współpracy, korzystania z usług zewnętrznych czy jakiejkolwiek innej współpracy będziemy mieli do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych. W ramach tej współpracy będzie konieczna analiza jakich, do czego, w jakim celu. Należy także zwrócić uwagę na sposób wykonywania konkretnej usługi. Aplikacje, jakimi posługiwał będzie się podmiot, który będzie je na naszą rzecz świadczył. Ponadto mieć na uwadze również aspekty technologiczne. Z rozpoczęciem współpracy powinniśmy mieć informacje na temat tego, jak podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie danych, przetwarzał będzie dane i o sposobie ich zabezpieczenia. To istotne, ponieważ w przypadku incydentu, po pierwsze, poniesiemy jako administrator lub podmiot przetwarzający konsekwencje, a po drugie, będzie to pomocne, jeżeli będziemy chcieli uzyskać regres od podmiotu, któremu powierzyliśmy do przetwarzania dane osobowe. Jak to przeprowadzić? Przepisy RODO przewidują kontrolę i audytu u podmiotu przetwarzającego, czyli już po nawiązaniu z nim współpracy. Etap przed nie jest uregulowany. Zaznaczone jest jednak, że to na administratorze danych lub podmiocie przetwarzającym leży obowiązek powierzenia przetwarzania danych odpowiedniemu podmiotowi. Najczęściej stosowanym i spotykanym w mojej pracy rozwiązaniem jest ankieta zawierająca pytania na krótkie pytania bądź szczegółowe, wyglądają one bardzo różnie, na które podmiot musi odpowiedzieć. Dodatkowo stosuje się załączniki do zawieranych umów powierzenia, gdzie dołącza się szczegółowy wykaz wymagań, jaki dany podmiot musi spełnić, aby współpraca była rozpoczęta bądź które będą po jakimś czasie kontrolowane. W szczegółowych wypadkach stosuje się również konsultacje z inspektorem ochrony danych osobowych podmiotu, z którym chcemy nawiązać współpracę, bądź przedstawicielami firmy. Służy to przede wszystkim temu, żeby dowiedzieć się więcej na temat usługi, sposobu jej wykonania i uzupełnić informacje, które są nam niezbędne do przygotowania prawidłowo umowy powierzenia przetwarzania danych. Ja dziś opowiem o tej ankiecie stosowanej w praktyce. Zgodnie z przepisami sami musimy zorganizować, opracować i wdrożyć środki organizacyjne i techniczne w naszej organizacji. Czy może ona mieć charakter uniwersalny? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Z pewnością pewne jej części można stosować do wszystkich podmiotów, ale niektóre jej elementy mogą nie odnosić się do konkretnego podmiotu i konkretnej współpracy, bądź być za bardzo wygórowane, albo z kolei w drugą stronę być za skromnie opisane. Decyzja należy jednak do administratora bądź inspektora ochrony danych oraz od tego uzależniona, jaka będzie to współpraca. Co w takiej ankiecie powinno się znajdować? Można podzielić ją na części. Tak jest najlepiej. Części pozwalają usystematyzować te informacje, które chcemy pozyskać. Pierwsza część poświęcona, ja to tak nazwę, aspektom prawnym ankiety, tam uzyskujemy informacje na przykład, czy w organizacji,
która chce z nami współpracować, albo nawet jeśli to jest jednoosobowy podmiot, zależy jakie to jest przetwarzanie danych, powołano inspektora ochrony danych osobowych. Czy opracowano i wprowadzono jakieś dokumenty wewnętrzne regulujące te zasady przetwarzania danych? Mam tu na myśli politykę ochrony danych, jakieś instrukcje, różnie może się to nazywać. Czy prowadzi się rejestr czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania? W jaki sposób uwzględnia się kwestie nadawania upoważnień? Jak to wygląda, czy wprowadzono procedury identyfikacji naruszenia bezpieczeństwa i postępowania w razie jego wystąpienia, wdrożono procedury zarządzania ryzykiem jego identyfikacji. To są takie informacje podstawowe. Kolejna część to informacje poświęcone aspektom, ja to tak teraz nazwę, organizacyjnym i technicznym. Tutaj powinny pojawić się pytania o szkolenie pracowników. Częstotliwość wykonywania audytów. Możemy zapytać, czy one są zewnętrzne, czy tylko wewnętrzne. Dostępu do siedziby. Czy wykonano już jakieś kontrole odgórne z urzędy, czy nałożono na ten podmiot jakieś kary. Czy kwestia uregulowania powierzenia przetwarzania danych podwykonawcom jest uregulowana, w jaki sposób mniej więcej. Co zapewniono, czego nie. Informacje na temat aspektów IT. I tutaj ta kwestia jest tutaj również ważna. Oczywiście tutaj podkreślę, nie w każdej współpracy. Jest to istotne i trzeba się tym zająć. Jeżeli powierzamy realizację usług IT, jest to bardzo ważne. Na co tutaj zwrócić uwagę? Czy dostawca posiada własne serwery, korzysta z hostingu? Warto wiedzieć jakiego, jeżeli tak. Usług chmury. Jakiej, u kogo? Gdzie zlokalizowane są serwery? Bądź ta chmura, usługodawca chmury, gdzie ma zlokalizowane swoje punkty, czy jest to teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy już nie, czy wdrożono środki zapobiegania incydentom, wyśledzenia ich, informacje o regulacji dostępu do sprzętu, infrastruktury IT, czy prowadzi się rejestr aktywów IT, na jakim systemie operacyjnym pracuje ten podmiot, to jest bardzo ważny punkt, czy zapewnia, że będzie istniała ciągłość dostawy usługi, bądź jej szybkiego przywrócenia w razie usterki, jakichś tutaj klęsk żywiołowych, czy wprowadzono regulaminy, procedury dostępu do systemu, aplikacji. Jakimi aplikacjami posłuży się ten podmiot, realizując usługę? Takie ankiety mogą mieć różną formę, treść, zakres. Kończąc ten temat, powiem jeszcze o dostawcach usług i aplikacji, tak zwanych globalnych. Mam tu na myśli firmy, które są gigantami w swoich sektorach, nie będę tutaj wymieniać nazw, ale są dostawcami poczty, chmury, różnych aplikacji i oprogramowania i nie będziemy mogli zweryfikować tego podmiotu tak, jak przed chwilą mówiłam na przykład w naszej ankiecie. Niemniej jednak współpraca z nimi to najczęściej zamówienie dokonywane elektronicznie, usługi jakiejś konkretnej, co wiąże się z akceptacją ich polityki prywatności i regulaminów, która nie jest edytowalna. Należy się z nią zapoznać, aby wiedzieć o wszystkich zasadach przetwarzania danych, ich sposobie, celu, ocenić, czy jesteśmy w stanie je zaakceptować, czy coś nie budzi naszej wątpliwości, albo nie pasuje do naszej organizacji, albo obawiamy się, że będzie z tego jakiś problem czy kłopot. Są też pewne aspekty, które nie możemy dobrze zrozumieć, bądź chcemy ich wyjaśnienia. Jest to oczywiście usługa wprowadzona właściwie u każdego dostawcy takiej usługi, że takie pytanie możemy zadać do jego inspektora ochrony danych, jednak trzeba liczyć się z tym, że odpowiedź na takie pytanie wiąże się z długim okresem czasowym. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film oraz na Instagrama. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego kanału mojej osoby, w prawym górnym rogu pojawi się karta z linkiem do filmiku na ten temat. Zapraszam na kolejne filmy.